Carsharing jest zupełną nowością na polskim rynku, natomiast wkracza bardzo dynamicznie. Obserwujemy to od prawie roku, kiedy 4Mobility weszło na polski rynek. Założyliśmy usługi patrząc na to, jakie są trendy w Europie, ale dopasowaliśmy je też do polskiego klienta. To, co widzimy teraz na świecie, to bardzo dynamiczny wzrost usługi tego rynku, tej kategorii. Najbliższe lata przyniosą 7-krotny wzrost w zasadzie i to można powiedzieć, że nie są już przewidywania, tylko widzimy po ostatnich 2-3 latach, że ten rynek w Europie, na świecie, również w Stanach bardzo dynamicznie rośnie. Czyli ta potrzeba korzystania jest coraz silniejsza dla wszystkich Europejczyków i nie tylko. Więc również zauważyliśmy, że ta potrzeba staje się coraz bardziej popularna na rynku polskim. Po roku można powiedzieć, że rzeczywiście się usługa przyjęła, tak? To znaczy na dzisiaj mamy 3 operatorów w Polsce w różnym modelu usługi działających, natomiast 3 pierwszych operatorów, prekursorów można powiedzieć rynku, którzy spowodowali, że mamy grupę kilkudziesięciu tysięcy osób jeżdżących, korzystających z usług carsharingowych w zasadzie w jednym dużym mieście w Polsce, w bardzo krótkim okresie czasu. Także już teraz można powiedzieć, że usługi się przyjęły. Obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania ze strony użytkowników, ale też ze strony całego rynku, szeroko pojętego, rynku finansowego, operatorów usług, rynku motoryzacyjnego, tym, żeby przygotować, wdrożyć kolejne odsłony usług, w czym również bierzemy udział.